Witajcie, mówi Pawlus Sidewinder. Ostatnio mogliście oglądać u mnie na kanale film, który omawia mechanikę jakby tworzenia parametrów samolotów do gry karcianej War of Tanks. No i tam prezentowałem nowy arkusz, nową formułę, która to wszystko ładnie nam liczy. Założenia były bardzo dobre i na razie to się naprawdę fajnie sprawdza w tych moich wszystkich testach. Ale oczywiście życie nie byłoby życiem, gdyby nie sprawiło pewnych trudności. No i właściwie jednocześnie stanąłem przed dwoma problemami. Obydwa już w zasadzie były poruszane, przynajmniej częściowo na forum. No i teraz wam jakby zrobię taki lekki jeszcze update do tego ostatniego filmu, bo wprowadziłem jeszcze pewne zmiany, które oczywiście też na forum się wkrótce znajdą i zamieszczę te aktualne sposoby obliczeń. Jakież to są problemy? Widzicie tutaj otwarte forum w tej chwili w przeglądarce. No i mamy dwie maszyny. Jedna to jest sławny Emil, czyli po prostu Messer 109 w wersji E, a drugi to jest, o proszę bardzo, Messerschmitt Bf 110C. No, oba były myśliwcami. 110 to był myśliwiec ciężki, dwusilnikowy. No i problem jest taki, że według wszystkich obliczeń, przynajmniej jak do tej pory, to było tak, że myśliwce dwusilnikowe, które z założenia są, ponieważ mają większy, że tak powiem, uciąg, to są zazwyczaj bardzo, bardzo ciężko uzbrojone, a jednak uzbrojenie jest parametrem, który w głównej mierze jest brany pod uwagę przy obliczeniach tego powietrznego ataku. Więc problem był taki, że w rzeczywistości te myśliwce wcale nie były lepsze, a często nawet słabsze od swoich jednosilnikowych odpowiedników. Natomiast w grze te statystyki wychodziły im rewelacyjne, no i nieco to się nie pokrywało z realizmem historycznym, dlatego coś trzeba było z tym zrobić. A drugi problem, który właściwie no był dość podobny, a przynajmniej rozwiązanie wymyśliłem dla obu takie samo, to już sobie oglądamy. Tutaj mamy polski lekki samolot bombowy, to jest Karaś, który w grze funkcjonuje jako maszyna szturmowa do ataków naziemnych. I ten oto Karasiek i Łoś, nasz dwusilnikowy, najbardziej zaawansowany technologicznie bombowiec, który zabierał dużo więcej bomb, miał w ogóle lepsze parametry, mają taki sam parametr, również ten powietrzny, który jest brany pod uwagę przy obronie przed atakami wrogich myśliwców. No i też się tak zastanawiałem, no jak to jest, żeby Karaś, który był dużo wolniejszy, starszy, jednosilnikowy i w ogóle, jak to jest, żeby Karaś miał taką samą zdolność obrony jak potężny bądź co bądź Łoś. Pytanie tylko, jakim parametrem, który jest łatwo dostępny, który łatwo można znaleźć gdzieś w różnych źródłach, opisać zwrotność dwusilnikowego myśliwca, tak żeby go w cudzysłowie znerfić, no i jak rozróżnić, który bombowiec jest mniej, a który bardziej podatny na ataki wrogich myśliwców. Nie było to, szczerze mówiąc, proste, bo dużo różnych czynników brałem pod uwagę. Najczęściej są to jednak dane, które dla jednego samolotu gdzieś tam znajdziemy, a dla drugiego już nie. No, a problem jest w tym, że musimy mieć dane, żeby to rzetelnie oddać dla wszystkich samolotów, które znajdą się w grze. A takich rzeczy jak na przykład, nie wiem, promień skrętu nie znajdziemy dla każdego modelu, jaki nam się przyśni. Ale jest jedna rzecz, która łączy wszystkie te cztery samoloty. I w danych technicznych na pewno tą informację znajdziemy i możemy się założyć, że każdy samolot, jaki sobie tylko wyśnicie, to bez problemu znajdziecie akurat ten parametr. Z niektórymi podstawowymi mogą być problemy, ale ten na pewno będzie. Chodzi mianowicie o ilość silników. Może to zabrzmieć troszeczkę zaskakująco, ale zaraz zobaczycie, że w praktyce bardzo dobrze się to sprawdza. Jeżeli chodzi o ilość silników, to dla jakby no siły obrony bombowca przed myśliwcami, im większa ilość silników, tym lepiej, dlatego że, no wiadomo, jeżeli jeden silnik zostanie zestrzelony,
to na tym drugim silniku jakoś tam ten bombowiec jeszcze może dociągnąć. Rozumiemy, to jest dość prosta sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o myśliwce, to tutaj widzimy, że ten parametr ich powietrzny jest dokładnie taki sam. Jeszcze według jakby starych zasad wynosi on 15. Zaraz zobaczymy, jak to będzie według alternatywnych zasad, które być może zostaną wprowadzone. Dla myśliwca jest to wada, to znaczy nie sam fakt posiadania dwóch silników jest wadą, ale fakt, że najczęściej dwusilnikowe myśliwce to były myśliwce ciężkie, myśliwce nocne, które fakt były mocniej dużo uzbrojone, ale nie mogły sobie aż tak dobrze poradzić w walce powietrznej z myśliwcami jednomiejscowymi, które były dużo lżejsze, dużo bardziej zwrotne i po prostu do tej powietrznej walki się dużo lepiej nadawały. Wprowadziłem więc parametr, który ma na celu właśnie zbalansowanie i tych myśliwców dwusilnikowych i sprawienie, żeby bombowce wielosilnikowe były bardziej odporne na ostrzał niż te, które mają silnik tylko jeden. I zaraz zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądać. Kopiujemy najpierw dane Karasia, które już sobie gdzieś tam wpisałem do jakiegoś innego arkusza, do tego arkusza, który nam przelicza parametry tej właśnie maszyny. Wpisujemy odpowiednie dane. Tutaj, jak widzicie, pojawił się właśnie kolejny parametr, ile silników. Tutaj wpisujemy liczbę silników, a tutaj jest już parametr, który nam liczy odpowiedni współczynnik, przez który wartość jakby obrony tego bombowca będzie przemnażana i jeżeli to jest jeden silnik, to ten parametr będzie wynosił 1. Tak dla ciekawostki jeszcze powiem, że tak naprawdę jest to tutaj już to, co ja liczę, ten współczynnik, to jak widzicie teraz tutaj w polu formuły się to pojawiło, to jest pierwiastek trzeciego stopnia po prostu z liczby silników i zaraz zobaczycie, jak ładnie to się nam będzie wszystko motało. W tym miejscu, na tym takim jasno niebieskim polu, mamy tą powietrzną obronę bombowca. Dla Karasia wynosi ona 2 i to jest parametr, który bardzo dobrze odpowiada zdolnościom tego samolotu. Lepszy to on wcale nie był i to w zupełności mu wystarczy. Natomiast jeżeli skopiujemy sobie dane Łosia, oczywiście kopiujemy, jeszcze tylko sprawdzę, jak to było z uzbrojeniem, czy to się nam wszystko zgadza. Tak, jak najbardziej. To jest wszystko jak najbardziej w porządku. No i widzimy, że Łoś, który jest bombowcem o 100 km na godzinę niemal szybszym, który w ogóle był potężniejszą konstrukcją, również miałby obronę 2. No i to niestety jest troszeczkę za mało. Dobrze by było, gdyby ta obrona trochę wzrosła, ale mamy tutaj ten parametr. Oczywiście to jest nieprawda, że Łoś miał jeden silnik, bo silniki miał 2. Wpisujemy 2. Oczywiście ten współczynnik się nam tutaj ładnie przelicza samoczynnie i widzimy, że obrona naszego polskiego bombowca wzrosła do 3 i to już jest dużo bardziej miarodajne moim zdaniem, także to się nam udało bardzo dobrze i zobaczymy jeszcze teraz, jak to będzie z Messerschmittami. Już patrzę, najpierw sobie skopiujemy dane Emila, czyli Messerschmitta BF-109E. Oczywiście, że chcę pozastępować te wartości. Pułap muszę przepisać z kilometrów na metry, ponieważ ja używam właśnie takiej jednostki. W tym poprzednim arkuszu była ona w pełnych kilometrach. Wpisujemy również uzbrojenie tego samolotu, czyli dwa karabiny maszynowe 7,92 mm i dwa działka po 20 mm. Cała reszta parametrów zostaje. To jest oczywiście też jakaś tam tylko orientacyjna sprawa, bo chcę Wam tylko pokazać zasadę działania. Według nowych obliczeń 109 w wersji E miałaby 12 ataku powietrznego, a zobaczymy, jak to się ma do potężniej uzbrojonego Messerschmitta 110 w wersji C. Już przepisujemy dane. Tutaj też jest podany troszeczkę za duży zasięg, ale to zaraz zmienimy, zasięg zmienimy do 1200 km, pułap przeliczymy na metry, liczbę KM-ów wzrośnie nam do 5, bo tak potężnie był uzbrojony ten dwusilnikowy myśliwiec,
No i atak powietrzny wynosi 13, a więc przynajmniej w teorii ta maszyna jest dużo skuteczniejsza, dużo, no, o jeden punkt jest skuteczniejsza w walce powietrznej niż słynny Messerschmitt 109E. Taka sytuacja również, no, byłoby takie to dziwne, gdyby miała na miejsce, więc tutaj wpisujemy liczbę silników 2. Ten parametr ataku powietrznego zostaje podzielony przez pierwiastek sześcienny z dwójki i dzięki temu, jak widzicie, atak powietrzny właśnie tego myśliwca spada nam do 11. No i to już jest dużo bardziej odpowiadające historii, dlatego że no, powinien on mieć lekko niższe wartości niż 109 w wersji E. Także jeszcze ta rzecz została wprowadzona. Myślę, że ona również pomoże nam w lepszy sposób określać parametry konkretnych maszyn. A jeżeli taka potrzeba się pojawi, żeby kiedyś jeszcze coś tam zmodyfikować, to właśnie tak zrobimy. Akurat jeszcze się nie wziąłem dobrze za brytyjskie myśliwce, ale już jakby no też to, co tutaj zrobiłem, to pewne przesłanki miałem, kiedy czytałem parametry nocnego myśliwca Beaufightera brytyjskiego, który no, był maszyną ociężałą, mówiąc delikatnie, ale jego potężne uzbrojenie składające się z sześciu działek i chyba czterech czy pięciu karabinów maszynowych powodowało, że osiągał astronomiczne wartości, jeżeli chodzi o atak. Ale jeżeli wpiszemy właśnie w całą tą formułę jeszcze tą informację, którą ja tutaj podaję o silnikach, to myślę, że powinno to troszeczkę łagodniej się przedstawiać. Pożyjemy, zobaczymy, a na razie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć.